chciałbyś bardziej poznać Maryję i zbudować z nią relację? Zapraszamy na październikową radiową serię na Ewangelię po katolicku w ramionach Matki, czyli o relacji z Maryją. Zapraszają ksiądz Krzysztof Grys i Marta Sieńska. Ave Maria, witajcie w ostatnią sobotę października 2019 roku w serii W objęciach Matki, czyli o budowaniu relacji z Maryją. Po tej stronie mikrofonu witają pan ksiądz Krzysztof oraz Marta, witajcie. Zaczniemy nasze spotkanie od modlitwy tradycyjnie, żeby to nam dobrze dzisiaj szło, bo dzisiaj przed nami chyba najważniejszy temat, najbardziej zaskakujący przynajmniej był dla mnie taki, kiedy sam te materiały kiedyś opracowywałem. I dla mnie najtrudniejsze. Tak, więc tym bardziej to... Więc będzie tak. No, a myślimy, że też on jest też tak naprawdę z tych wszystkich tematów najbardziej życiowy i najbardziej dla nas i tak naprawdę dzisiaj się wyjaśni chyba dla niektórych może zadają sobie pytanie, gdzie tu o tej budowaniu relacji z Maryją? No dzisiaj, właśnie. Dzisiaj na to pytanie sobie odpowiemy, bo to nie jest tak, że was oszukiwaliśmy, że tym tematem, bo o tym będzie dzisiaj. To pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, która jesteś niepokalana, która jesteś oblubienicą Słowa i Matką Kościoła, zawierzamy Tobie ten czas. Prosimy Cię, abyś nas prowadziła, dodała nam odwagi, światła, umysłu do tego, żeby dzielić się tym, kim jesteś i żeby każdy, kto będzie słuchał tych nagrań, jeszcze bardziej Cię dzisiaj pokochał i zrozumiał, na czym ma polegać też jego życie, jego relacja z Bogiem, relacja z Tobą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niepokalana oblubienico Słowa, Matko Kościoła, módl się za nami. No to cóż, przechodzimy do naszych dzisiejszych rozważań. Ciekawa przygoda przed nami, naprawdę. I tak jak mówiłem już wcześniej, takie podsumowanie tego tematu, całej tej serii. Budowaniu relacji z Maryją. Dlaczego tak? Zobaczycie zresztą. Dzisiejszy temat trochę brzmi przerażająco, przynajmniej jak się tak to czyta. No jak ja go tak spojrzałam na niego, to sobie myślę, co to w ogóle jest i z czym to się je, bo mi to nic kompletnie nie mówi. A możesz nam powiedzieć? A temat brzmi... No już. Maryja, członek i typ Kościoła Dziewicy i Matki. No i słucham. I pogadane. Chodzi o to, że Maryja jest też w Kościele Maryi, jest pierwszą chrześcijanką, pierwszą wierzącą. Jest cała oddana Chrystusowi, mówiliśmy o tym już w wcześniejszych odcinkach. No ale jest też typem. Co to znaczy, że typ? To znaczy, że jest wzorem dla Kościoła. Jest takim też, można powiedzieć, uosobieniem Kościoła. O, to chyba jest takie najlepsze stwierdzenie, że w Maryi Kościół jest w pełni. Najbardziej się w niej, jakby można powiedzieć, to czym Bóg chce, żeby Kościół był, to w Maryi jest takie już 100% spełnione. Dlatego też jest w sumie święty, można powiedzieć, bo mamy już, chociaż jedna jest taka w Kościele, która to w pełni wszystkie aspekty Kościoła odzwierciedla. No ale właśnie, co to znaczy dla nas? Bo mówimy sobie, że dzisiaj to jest taki odcinek najbardziej praktyczny, najważniejszy z wszystkich. Nie wiem, czy wszyscy do niego dotarli z tych, co słuchali pierwszy. Byłoby super, dlatego że dzisiaj wszystko się wyjaśni. Ale tak cały czas to krążę i wylądować nie mogę. Ale najpierw musimy sobie powiedzieć jeszcze... No właśnie, może tutaj z księdza Franciszka Blachnickiego coś. Tak, taki jedna szczególnie myśl tak rzeczywiście gdzieś mi utkwiła. Kiedy ksiądz Blachnicki napisał, że Matka Boska jest tą, przez którą i w której najlepiej możemy poznać Chrystusa i Kościół, najściślej się w nich łączyć i najpełniej żyć ich życiem. Chrystusa i Kościoła. No, mówiliśmy o tym, że Maryja jest podobna do Chrystusa. To chyba ostatnio było, nie? Że jest tak. Też podobna pod takim kątem nawet fizycznym, mówiliśmy, ale też duchowym. Ale dlaczego Kościół? No właśnie, bo Kościół to jest oblubienica Chrystusa w końcu. Nie? W Apokalipsie jest napisane, choć pokażę Ci oblubienicę Baranka. To są słowa dotyczące Kościoła, czyli Kościół to jest
kobieta, dziewica, zaślubiona jedynemu oblubieńcowi, jakim jest Chrystus. A mówiliśmy sobie ostatnio, 2 tygodnie temu, że Maryja jest oblubienicą Słowa, oblubienicą Chrystusa. W taki sposób doskonały, czyli w Maryi widzimy, czym tak naprawdę jest Kościół, kiedy patrzymy na nią. I właśnie, idąc dalej tym porównaniem, tym tak naprawdę wyjaśnieniem też, bo to nie do końca jest tylko porównanie, ale też wyjaśnienie tej tajemnicy Kościoła, Maryja, skoro jest oblubienicą i jest z tej oblubieńczej miłości rodzi się życie, jakim jest, no właśnie, mówiliśmy o tym życie łaski, że ona rodzi Kościół, to Kościół, który jest też oblubienicą, jest też matką. Na tym to polega. I to jest, zobaczcie, istota tak naprawdę, istota świętości. Jeżeli my, a jesteśmy ludźmi tak jak Maryja, wiadomo, nie jesteśmy niepokalani, więc nigdy nie będziemy w 100% tego potrafili być tak płodni duchowo jak Maryja, rodzić wiarę, miłość w innych, tak? Ale nim bardziej będziemy do niej podobni w oddaniu się Chrystusowi, tym bardziej będziemy rodzić nowe życie w nas i w innych. Zobaczcie, to jest takie słowa są w Ewangelii, że ten, kto słucha słów moich, ten jest mi matką, siostrą i bratem. To jest siostrą i bratem jeszcze można zrozumieć, nie? No bo rzeczywiście jesteśmy podobni do Chrystusa, a to się bardzo wiąże z tą tajemnicą, o której dzisiaj mówimy. Że jest mi matką. Jezus mówi o tym, że ktoś może być mu matką. Czyli tym, kto rodzi Jezusa w innych. Jeżeli słuchasz słowa, jeżeli wypełniasz to w swoim życiu, czyli naprawdę żyjesz Ewangelią, jesteś matką Jezusa. Pamiętam, to tak było na szkole animatora po drugim stopniu Łaz Nowego Życia. I chyba nawet wtedy mnie ksiądz wziął do tego. I że, czy jestem matką, nie? Jakoś tak to powiedział. Nie? I to było takie też, żebyśmy zrozumieli, na czym polega tajemnica Maryi, że ja nawet jako mężczyzna jestem matką. Czasami o Kościele mówi się, że jest macierzyński. Jak to się tak... Jak, no, że Kościół rodzi życie. Jak ci się to, Marta, tak kojarzy? Na takie proste zrozumienie. No, Kościół rodzi ten... przez co tak może powiedzieć rodzi Kościół? To się nam najczęściej kojarzy. Przez sakramenty. No właśnie, a sakramenty sprawują przede wszystkim... Kapłani, no właśnie. Ale to znaczy, że tylko Kościół jest matką przez kapłanów? Mówimy, że cały Kościół jest matką. Więc i to nawet, i tutaj też... no ksiądz Blachnicki, nawet w ogóle Sobór też tak naprawdę, bo tu mówiliśmy, że Maksymilianie tam jakoś podważał tam z tą obecnością Ducha Świętego, ale też Sobór Watykański II powiedział, że on był nie do końca konsekwentny, że bał się nazwać Kościół właśnie tak do końca i Maryi jako tą oblubienicą, nie? Że rodzi to... Tam brakowało czegoś w tych wypowiedziach soborowych według księdza Blachnickiego, takiej kropki nad i. Bo zobaczcie... najczęściej kojarzy nam się Kościół, że rodzi właśnie przez posługę kapłanów, no bo chrzczą, spowiadają, udzielają komunii świętej, no i inne sakramenty. Wiadomo, tam małżeństwo to sami udzielają ten sakramentu narzeczeni, no ale generalnie sakramenty wiążą się i takie rodzenie, no to głównie z księżmi. A tutaj ta tajemnica Kościoła Matki polega na czymś zupełnie innym. Skoro jest to na podobieństwo Maryi, która jest matką, oblubienicą, to właśnie na tym polega bycie przez Kościół matką, matką Chrystusa. Kościół jest matką Chrystusa. Jest oblubienicą Chrystusa Kościół, ale też matką Chrystusa, czyli Kościół zarazem rodzi nas. Ale kiedy? Kiedy każdy wierny, poszczególny wierny będzie całkowicie oddany Chrystusowi, jak Maryja, i w tym momencie będzie święty. W tym momencie będzie rodził innych. Będzie Kościołem płodnym, żyjącym. Tego nam się dzisiaj brakuje, takiego też rozumienia, w ogóle takiego też mówienia o Kościele w taki sposób, takiego też przy okazji autentycznego dążenia do świętości. Musimy sobie być świadomi, że to jest też nasze powołanie, być Kościołem świętym, Kościołem płodnym, Kościołem dającym życie, jako oblubienica Chrystusa. I to jest chyba, teraz dochodzimy do takiego momentu, to jest chyba taka piękna myśl, która się z tego klaruje, że każdy z nas z osobna jest Kościołem. Mhm. Wow.
mówimy właśnie, że ja jestem Kościołem, tylko właśnie czasami mówimy co to znaczy, na takiej zasadzie jakiejś takiej pretensjonalności czasami, nie? Że ja jestem Kościołem, albo że mogę tutaj, będzie, że jakieś tam prawa czy ale coś. Ale nie, to raczej tak właśnie w kontekście całego Kościoła. Jestem Kościołem, no bo my wszyscy jesteśmy Kościołem, tak? No tak. I to jest taka zbiorowa odpowiedzialność. No tak. A to się okazuje, że tak naprawdę, żeby ten Kościół był silny, mocny, każdy z nas tak. musi się rzeczywiście... sam być silny i mocny, ale w takim sensie, że no, na wzór Maryi, tak? Oddawać się Chrystusowi. Mhm. I teraz dochodzimy tak naprawdę do sedna. Jakbyście mieli przed sobą tę rozpiskę tych rozdziałów, paragrafów, jak to było tam w pracy, to drugi paragraf pierwszego rozdziału było, i mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, o wzorze nowego człowieka, że Maryja jest wzorem nowego człowieka dla nas. I mówiliśmy wtedy bardziej w kontekście niepokalany, nie? No bo jest niepokalaną dana Chrystusowi, no i dlatego jest wzorem nowego człowieka, no bo mówiliśmy sobie, że jak to było, że Chrystus dla nas jest wzorem relacji z Ojcem, ale relacji z Chrystusem... Maryja jest dla nas takim wzorem, tak? W relacji z Chrystusem. Tak, jako doskonały człowiek niepokalana. A teraz wracamy do tej myśli, tylko już po przejściu całej tej drogi, że jest dla nas wzorem nie tylko takiego właśnie, bo już wiemy, co to znaczy, żeby być oddanym Chrystusowi, że to się wiąże z oddaniem oblubieńczym, że to oznacza stanie się duchowo płodnym i rodzącym życie stają się matką. Czyli już teraz wiemy, że to nie tylko takie polega na taka moja osobista relacja z Bogiem, nie? A to tylko tak, nie? Nie, to jest dużo więcej. Jeżeli ty wchodzisz w relację z Bogiem, to też automatycznie stajesz się matką. To jest też powołanie. Dzisiaj to jest chyba takie społeczeństwo i to też się bardzo na wiarę odbija, widzę. Takie antykoncepcyjne społeczeństwo mamy, nie? Chcemy bliskości relacji z drugim człowiekiem, ale nie chcemy płodności. Może nie wszyscy, ale coraz więcej jako gdzieś takie jest ta antykoncepcja, jakby zamyka się na nowe życie. Zobaczcie, czy nie mamy takiego antykoncepcyjnego podejścia do wiary. Chcemy mieć taką osobistą relację z Bogiem, żeby on nas jakoś zaspokajał, dawał jakieś takie potrzeby bliskości, żeby było nam też dobrze z Bogiem. Ale to już, ale to wszystko, tak? Ale nie chcemy dawać życia. A przeszliśmy teraz taką prawdę, co jest też pisane w człowieczeństwo, co właśnie dlatego też ludzie odrzucają może jakoś to przyjmują antykoncepcję, ale to jest też to jest wpisane w życie, że miłość oblubieńcza jest natury płodna. Nie można tego oddzielać ze sobą. Dzisiaj bardzo się to próbuje robić. Świat tak nam próbuje wtłoczyć, ale sama Maryja jest tego dowodem, jej wiara właśnie, nie? Ta relacja z Bogiem. I to jest wyzwanie dla nas właśnie. Chcemy się nauczyć, że to nie wystarczy moja relacja z Bogiem osobista. Ale ja mam, skoro ja wchodzę w relację z Bogiem, to ja otwieram się na płodność w tej wierze. Otwieram się na to, że mam przekazać życie Boga, że mam zrodzić Jezusa w innych. Tak, ale teraz przyszła myśl, że skoro Chrystus jest nowym Adamem, Maryja nową Ewą, a Adam i Ewa usłyszeli w raju od Boga: idźcie i rozmnażajcie się. No, kontynuuj, bo to jest dobra myśl. To jest dobrą stronę idziemy. No nie, tak po prostu jakoś. No tak, ale zobaczcie też... Że my też w takim razie idźmy i rozmnażajmy się. Tak, ale bo w takim Bóg sensie, pragnie, tak. Tak, no, dawajmy, Bóg, dawajmy życie, nie? Bóg pragnie, żeby przekazywać życie, bo On jest życiem, bo jest miłośnikiem życia. I nawet to, co też Marta mówisz, Maryja jest też nową Ewą, ale jako członek Kościoła. Mhm. Bo my właśnie błędnie czasami to był taki błąd przedsoborowy, może takiej maksymalistycznej mariologii, gdzie Maryja byłaby tak stawiana bardzo tak autonomicznie. Mhm. Nawet jeszcze jakby na równi z Chrystusem. Maryję chcemy patrzeć na to właśnie. To jest dzisiaj też, myślę, że to bardzo pięknie wychodzi. Te wszystkie rozważania Maryi patrzymy ją jako członek Kościoła. Maryja jest członkiem Kościoła, dlatego to wszystko jest ten. Ona jest najlepszym członkiem Kościoła, najbardziej oddaną Chrystusowi, ale ona jest w takiej samej pozycji jak my. To nie jest, że Maryja jest jakby taka poza nami. Oczywiście ma szczególne przywileje, więc jest najbardziej oddana, ale ona jest w Kościele. Dlatego tutaj nie ma żadnego zgrzytu. I tak samo się dzieje z nami. Zobaczcie, pośrednictwo świętych. Dlaczego święci są dla nas pośrednikami? W Chrystusie właśnie. Bo oni, tak jak Maryja, byli oddani Chrystusowi.
Dlaczego taki ojciec Pio, czy Jan Paweł II, Matka Teresa, czy jakieś tam inni święci, których tam wspominamy w kościele, i te Tereski wszystkie inne, mniejsze czy większe, dlaczego są tacy święci? Bo oni byli oddani Chrystusowi właśnie w takiej oblubieńczej miłości, byli Kościołem Matką. Maria jest częścią Kościoła, jest jego najwybitniejszym członkiem, najlepszym, jest typem Kościoła, ale jest w Kościele. I to się wszystko, co się dotyczy Maryi, relacji z Bogiem, dotyczy się również nas. I ona nas właśnie, teraz dochodzimy do tego najważniejszego punktu. Dlaczego mówimy o budowaniu relacji z Marią? Trzeba było przejść przez te 4 odcinki, żeby to do tego móc dojść, bo zobaczcie sam fakt, ile tych myśli jest, żeby to wszystko zrozumieć, trzeba pewną drogę przejść, nie? Tak, ksiądz Bachnicki, tak to też dla mnie to było takie niezwykłe odkrycie przy pisaniu tej pracy, że to się wszystko łączy, taką logiczną całość. Nie da się pewnych rzeczy zrozumieć bez poprzednich etapów. No bo można przejść, no niepokalana, no i matka. No i jakoś to tak jest proste, ale zobaczcie, ile jest tej głębi. I żeby to rzeczywiście przyjąć, Maria jest wzorem nowego człowieka dla nas przede wszystkim w tym, że jest matką. Już nie tylko wchodzi w relację jako oblubienica, najpierw jako całkowicie czysta, potem oddana jako Bogu i potem staje się matką, bo to automatycznie to oddanie rodzi życie. I my też chcemy tacy być. Chcemy być, należeć do Chrystusa, czyli tak naprawdę naśladować Maryi. Dlatego właśnie w budowaniu relacji z Maryją chcemy się na nią patrzeć, chcemy się jej przyglądać, chcemy ją poznawać, żeby ona nas uczyła, jak najlepiej oddać się Chrystusowi. To jest taka puenta tak naprawdę. O to nam chodziło, żeby ją poznać, bo żeby budować z kimś relację, żeby trzeba go najpierw poznać. Trzeba go poznać, wejść w głębie, zatrzymać się nad nim. No właśnie, pobyć troszeczkę, nie? Takie te 4 tygodnie myślę, że były nam potrzebne, żeby z Marią trochę pobyć. Dla niektórych może to był czas bardzo odkrywczy też, bo to też rzeczywiście może wielu z naszych słuchaczy w ogóle nie ma relacji z Marią. Dzisiaj jest rzeczywiście pod tym kątem kryzys. Dlatego tak, też dużo na kanale w tym miesiącu chciałem, żeby było o Maryi i te serie filmów i te serie, które z Martą nagrywamy dla Was w objęciach matki, o budowaniu relacji z Maryją, właśnie żeby ją poznać, bo my często jej w ogóle nie znamy, mamy jakieś błędne wyobrażenia, swoje wizje czasami, albo czyjeś wizje, które nam ktoś tłoczył, a nie znamy jej osobiście, dlatego że teraz, jak już ją trochę poznaliśmy, na czym to polega, dlatego widzimy, myślę, że no jest to w miarę, jakoś tak staraliśmy się to wytłumaczyć, że ona jest bardzo głęboko w Kościele i to nie zaprzecza Chrystusowi w ogóle, wręcz tak naprawdę w niej widać to wszystko, co powinno być w nas, jako Kościołowi. Tego nikt nie może zaprzeczyć, żaden tutaj jakiś tam innowierca nie może zaprzeczyć w tym momencie, jeżeli to się tak do tematu podejdzie. A to jest też nauka Kościoła właśnie. To ksiądz Blachnicki zaczerpnął od świętych, od teologów i od soboru, więc wszystkie takie źródła i mistyczne, i teologiczne, i dokumentów Kościoła są tutaj zawarte, też osobiste doświadczenie. No i takie, no to jest taka czysta teologia, można powiedzieć, ale też właśnie prowadząca, zobaczcie, jak bardzo praktycznie. Maryja, już poznaliśmy, kim jest, że jest całkowicie oddana Chrystusowi, przez to płodna duchowo, oblubieńczo oddana całkowicie. To rodzi życie. A my, kiedy robimy to, co ona, stajemy się również święci. My jesteśmy pośrednikami, to jest bardzo ważne. Nie tylko kapłani, chociaż kapłani mają szczególną moc od Chrystusa sakramentalną, ale każdy wierny, każdy może być Kościołem Matką. Przecież to nie jest tak, że tylko z księdzem możesz pogadać na temat wiary. Przecież czasami ludzie świeccy swoim świadectwem życia, swoim jakimś tam doświadczeniem, kiedy dzielą się z Bogiem, też rodzą w tobie życie. Ile osób spotkałeś, kto przywrócił ci wiarę w Boga, dlatego że nawet spojrzałeś w jego oczy po prostu, pełne Boga i zrodził w tobie Chrystusa. Jak to przecież siostry zakonne też nie mają święceń, a też działają przez ludzie świeccy, czy młodsi, czy starsi. Po prostu jest w nich Bóg. Czujesz tego Boga, bo on jest jego pełny, przepełniony, tak jak Maryja. I to rodzi wiarę, to rodzi Kościół. Wtedy ta osoba staje się nawet nieświadomie może, nie? Nawet nie wie, że to zrodziła Chrystusa. Na tym to właśnie polega. Ci właśnie to, co te słowa Pana Józefa, takie proste, krótkie, a tak bardzo ważne dla nas, że ten, który słucha słów moich, ten mi jest matką, siostrą i bratem. To matką, zapamiętajmy bardzo. Rodzi mnie. Pan Jezus mówi, będziesz mnie rodził, jeżeli będziesz pełny mnie, tak jak Maryja. Więc uczmy się od niej. Uczmy się, bądźmy jak ona, bo w tym momencie, gdy będziemy jak Maryja, będziemy Kościołem Maryi, jest takim już urzeczywistnionym Kościołem w pełni. Po prostu wystarczy ją naśladować i będziemy Chrystusowi. Wow, co za piękna droga za nami.
bardzo się cieszymy z tego. Myślę, że dla nas też to było ważne. Przejść tą drogę samemu też. Dla mnie już któryś raz z kolei, ale zawsze za każdym razem jest to niesamowita droga, bo to jest taki tak naprawdę klucz do nieba. Zobaczcie, jeżeli my zrozumiemy, to mówił ksiądz Blachnicki i chcę go zacytować w tym momencie. Jeżeli my, że to jest w takim akcie oddania ruchu światło życie konstytutywnym tak zwanym, że jeżeli my zrozumiemy tajemnicę Maryi, Dziewicy i Matki, wtedy staniemy się żywym Kościołem. Na tym polega być naprawdę świętym. Naprawdę, żeby zrozumieć, co to znaczy być Kościołem, co to znaczy być Chrystusowym, Kościołem życiodajnym przez to też. Jeżeli zrozumiemy tajemnicę Maryi, to się wtedy dzieje. Czy tak nie jest? Zobaczcie. Na czym polega świętość? No niczym innym niż to, co powiedzieliśmy sobie. Na byciu jak Maryja. Dobrze, niech to może na tyle zostanie. Bardzo wam dziękujemy. Może za jakiś czas znowu się spotkamy w naszych audycjach radiowych, bo to taki klimatyczny. No, zobaczymy. Ja bardzo to lubię. No, przed nami bardzo ciekawy czas za jakiś tam miesiąc. Co to jest, to może się tych, którzy już domyślają, wiedzą. A to myślę, że taki do tych naszych, typu naszych audycji takich wieczornych, może przy jakiejś gorącej herbacie, wsłuchiwaniu się właśnie w te nagrania. Może dzięki temu będzie to dobry klimat do tego, żeby o czymś wam powiedzieć jeszcze. Ale o czym, no to na razie nie zradzimy. Czekajcie cierpliwie, ale na pewno coś będzie, bo tak myślę, wierzę, że będzie. Tak, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej. Nie? Co jakiś czas muszą takie nagrania być. Myślę, że to też nam dużo daje, nie? Takiego też przechodzenia przez te tajemnice. Zawsze, kiedy się rozmawia o Bogu, mówi o Bogu, to jeszcze bardziej się do Niego zbliżamy, sami odkrywamy na nowo, więc my lubimy mówić o Bogu, bo nas to do Niego bardzo zbliża po prostu. Tak, zgadza się. Już Maryja trochę bliższa się stała? Przepraszam, że jestem małomówna, ale rzeczywiście to jest takie mi bliskie tak na dobrą sprawę, nie? To by się tak wydawało, że ja Maryja, nie? Na początku... To takie, nie, na początku to zupełnie jakoś tak tego nie czułam, nie? W ogóle jakoś tak nie czułam jakiejś więzi z Maryją jako taką, nie? Ale jak teraz patrzę na nią jako na oblubienicę Chrystusa, która rodzi życie, no to myślę sobie, wow. To jest coś, co może było w tobie już gdzieś tam tak intuicyjnie, ale że nie? Że to jest intuicyjnie, to jest też moje pragnienie, tak? Które jest gdzieś w głębi mojego serca. Ale nikt się tego nie nazwał. Tak. W związku z tym, że też nie patrzyłam na nią w taki sposób, no bo właśnie, bo nikt mi tego nie pokazał. No, no to rzeczywiście gdzieś to nie grało, ale od jakiegoś czasu... Stała się bliższa. Tak, budujemy. Budujemy relacje z Marią. Mamy tego nadzieję... Tego wam też życzę. Mamy nadzieję, że jakoś wam też to pomogło. Jeszcze chyba będą jakieś tam, bo nie wiem do końca, jak to będzie. Chyba jeszcze parę odcinków zostało tych filmów. Nigdy dosyć. Tak, jeszcze prawie tydzień będzie. No, więc ostatni dzień podzielę się moim świadectwem, chociaż troszeczkę już mieliście go okazję doświadczyć w tych odcinkach. Tutaj myślę, bo to tak tutaj mówię bardziej jeszcze tak z głębi serca, bo do radia się tak mówi cieplej, nie? To jest jakoś takie inne medium, tamto w telewizji, telewizyjne takie formy to są takie bardziej jakieś tam ten, wszystko to musi być. Chociaż tam i tak są takie spokojne raczej. No, ale tutaj tak z serca i dziękuję wam za tą wspólną drogę. Było to dla mnie bardzo osobiste, bardzo z serca. No... Już za nami serce na dłoni, budowanie relacji z Marią i coś jeszcze przed nami. A to już Pan Bóg dobry, wiemy, a wy jeszcze nie. I to niech tak na razie zostanie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten wieczór, noc i budowanie. Teraz więzi z Marią. Już wiecie dlaczego. A teraz tak naprawdę jak to zrobić? To już zostawiamy wam. Bo forma tego to już każdy osobiście odnajdzie tą swoją drogę. Myślę, że to było ważne, żeby odkryć dlaczego. A jak? Każdy już odkryje samemu i Duch Święty i sama Maryja was też na pewno poprowadzi. Tak jest. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Do usłyszenia. Ave Maria. Ave Maria.
chciałbyś bardziej poznać Maryję i zbudować z nią relację? Zapraszamy na październikową radiową serię na Ewangelię po katolicku w ramionach Matki, czyli o relacji z Maryją. Zapraszają ksiądz Krzysztof Gryz i Marta Sieńska.